Yo, siemano, ja jestem Aworski, a dziś jesteśmy w grze o nazwie Gothic 2. Dokładnie tak, a więc to jest gra stworzona dokładnie na pecety, dokładnie tak. I za dużo już razy mówię dokładnie tak. No ale rosyjscy tacy obywatele stworzyli tą grę na urządzenia przenośne, czyli smartfony, tablety lub inne rzeczy, które mają Androida, tak. No i tak, od razu gdy wejdziemy w menu i mamy wszystko, całe menu po rosyjsku i respimy się na porcie, w dzielnicy portowej i nie wiem za bardzo o co chodzi. Aha, możemy wchodzić przez beczki. I gdzie są NPC-ty? Dlaczego ja mam zbroję paladyna? Nie wiem za bardzo tego. Lol. Nie ma NPC-tów. No, a w ogóle nagrywam to, ponieważ Gothic 2 Noc Kruka, to jest moja gra dzieciństwa. Grałem w to na Windowsie XP-ku, Sonym jakimś tam i była dokładnie grafika taka sama, jaką mam teraz na tablecie. Identyczna. No, a więc co do tej gry na Androidy? Tą grę będziecie mieli oczywiście w opisie tego filmu, będziecie mogli sobie pobrać, jeśli wiecie, co to jest Gothic. Jeśli nie, to nie pobierajcie, nie śmiejcie sobie telefonu, bo nie, jak chcecie w ogóle. W lewym dolnym rogu mamy liczbę FPS-ów na żółto. W prawym górnym rogu mamy X, czyli wyłączy nam grę. Te dolne dwa przyciski, takie jak pozycja, jak jest skradanie. Tak, to jest skradanie. A tutaj nasz bohater bezimienny. Co jest? Ok. Wyciąga miecz. I ten miecz jest zbagowany. No i tyle. W ogóle minus jest to, że nie możemy się bić i nie wiem, co robi ten za bardzo czerwony przycisk. Przytrzymam go może. On też wyjmuje i chyba on powinien bić, ale nie ma co bić, więc no. Owejdę sobie tą wioskę, znaczy wyspę Korinis. Tak, wyspę Korinis. No, jesteśmy teraz w... No tu, gdzie nie mogliśmy wejść na samym początku. Tu, gdzie jest Lord André z paladynami. I nie wiem, dlaczego jestem paladynem. Nawet nie mogę, nie wiem, nie mogę nawet otworzyć żadnego ekwipunku. No i taki minus. No, dobra. Nie możemy tutaj skakać. Jest też minus, błąd. Idziemy teraz tu, gdzie jest świątynia Adanosa. Ten... kapłan magii wody, no magii wody, tutaj wysławił Adanosa i mówił, że coś tam. No, tutaj gdzieś, no tu mamy gościa, który zajmował się alchemią. Ja ostatnio, jak grałem na sobie w Gothica, to tutaj stało łóżko, jest mi się u niego przespałem. I najpierw chciałem do niego iść do pracy, ale... potem stwierdziłem, że nie chce mi się. Zauważyłem też, że wszystko, co powinno się palić, jest zaznaczone na biało. I dalej przechodzimy przez różne przedmioty, których w Gothicu normalnym nie przechodzilibyśmy. Tak. Tutaj mamy sklep u Mateja chyba. Tutaj mamy łucznika. Pamiętam, jak on się dokładnie nazywał. I ciekawostką jest to, że nasz bezimienny bohater jest nikim, tak. Nie ma nic w tym naszym bohaterze, po prostu jesteśmy lewitującą zbroją, obchodzoną, nie. Chodzimy niewidzialnym bezimiennym, który nie może rozmawiać. No nie wiem, może w Rosji po prostu Gothic jakoś źle zadziałał. No i tak się stanęło się. Tak. Tam widzę, że są miecze. Też nie mogliśmy wejść. No i... nie wiem, dlaczego się nie respimy akurat w porcie. W dzielnicy portowej. Ani w wieży Xardasa. Co jest dosyć dziwne. W ogóle wrócę tam.
Nie chce mi się iść do Xardasa, bo już wcześniej byłem. Powiem wam tyle, że tutaj się bardzo ciężko steruje. Na tym... No ogólnie steruje się bardzo ciężko. Tutaj mamy kowala, który mnie nie chciał przyjąć. Tak. Idę... No idę tam. Tam, gdzie wiem, gdzie idę. Tutaj mamy koszary, czy tam jak to się nazywało. Mieliśmy maga, który nam wróżył, jaką mamy przyszłość. Tutaj, aha, to mój telefon, spoko. Tutaj typu rozgłaszał coś na tym, tam, na tej szubienicy, tak? W tym wisielcu. No. Tam był też strażnik, tutaj mieliśmy Sarę uwięzić, tego gościa, który nam dał przepustkę do Korinis. No i tyle, w ogóle. Co to jest? Czemu nie zrenderowane to jest? Dosyć dziwne. Chyba nam mapy nie starczyło. Ale trochę się boję tu iść. Pewnie spadnę, więc ja tam nie będę szedł. Tutaj chyba się szło do świątyni... Do klasztoru, tak. Do klasztoru, nie pamiętam dokładnie jakiego. Jak ze wszystkim. Tutaj co mamy? Tutaj mamy też trawę jakąś. No i tyle. No, chyba z tej gry jeszcze pochodzę sobie po mieście Korinis. Szkoda w ogóle, że tutaj nie ma mobów ani żadnych NPC-tów, bo jakby były NPC-ty, no to byłoby dosyć fajne. No, ale to jest dopiero wersja beta. No, zawiesiliśmy się. Okej. No, to jest dopiero wersja beta i nawet cała mapa nie jest wgrana, więc jest dosyć słabo. Z tego co wiem, nie możemy nawet przejść do kolonii, bo próbowałem przed odcinkiem. Znaczy, nagrałem odcinek, ale za głośna była muzyka. Jak widzimy, są bardzo zbugowane drzewa. I tu, gdzie powinny być drzewa, nie ma drzew. No, bo ja wiem, bo grałem w tą grę. No i oczywiście pozdrawiam kolegę, który mi polecił tą grę, czyli Negaska.pl. On mi polecił tą grę. Dokładnie tak. No. Potem sprzedał mi Gothica 1 i 2. Za co mu bardzo, ale to bardzo dziękuję. Tutaj idziemy do tej... Nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywało. Do farmy... Lotara? Chyba tak. Nie wiem, za bardzo nie pamiętam. Ja w tą grę grałem ostatnio 2 tygodnie albo 3 tygodnie temu, więc... No. Idziemy teraz chyba do wyższy... Tak, idziemy teraz do wyższy Xardasa. Tutaj niedaleko będzie... Czy powinien być w grze gościu, który zabija gobliny, który był też w kolonii górniczej w Gothicu 1. Ale oczywiście tutaj nie będzie. Tutaj też powinien być wilk, powinno być więcej drzew. No ale nie ma. Wiadomo, jak to Ruski robią. Ruski takie pierogi ruskie zrobili. Czy no, tak naprawdę to oni nie zrobili. Są pierogi polskie. Dobra, idziemy do Xardasa. Ale mocno zbugowane są te drzewa, nie wiem czemu. Przed nagraniem jeszcze sobie tutaj chyba... Tak, tutaj jest wejście do groty bandytów. Z tym typkiem musieliśmy go zabić. On jest magiem wody. I on tutaj zabijał goblin. Tutaj był topór wbity do pieńka. On tu miał ognisko, skrzynię. Oczywiście go okradłem. Tak. Przed nagraniem już sobie ustawiłem na hike. Hig. Tak, nie wiem, jak to czytać się za bardzo. Tutaj też powinien być wilk, którego ja nie zabijałem, tylko ten typu zabijał. I mamy wieżę Xardasa. No nie, znowu się obróciliśmy. Te 360 stopni, spoko. Zawsze na propsie. Nie. Dobra, gdzie jestem? Tam jest wodospad. No i z tego co wiem, nie można tutaj pływać w tej grze, bo jest dalej bug. No ale z tego co widać, to są te same tekstury, tutaj nie ma żadnych NPC-tów. Gdyby to były jakieś NPC-ty albo coś w tym stylu, to oczywiście bym nagrywał tą grę. Ale nie obiecuję,
obiecuję wam, że nagram tą grę na komputery. Oczywiście, bo mam ją i mogę nagrywać. No ale jeszcze nie mam dokładnego komputera, który powinienem mieć, tak? Tutaj powinien być Xardas. Dobra. Tutaj jest ten demon. W tym piecu był ukryty przycisk, który otwierał tamte kraty, ale spoko. No nie ma tej, bo to są same tekstury, jak widać. Nawet bezimienny jest niewidzialny, jak u Rusków wszystko jest możliwe. No bo Ruski to taki hardkory, no. Hardkorzy. Hardkory, jak ja odmieniam to. No, tutaj mamy biblioteczkę. Tutaj powinien być. Jak to się nazywa? Ołtarz Inusa albo Adanosa, nie wiem, nie pamiętam dokładnie. Dobra. No, przed nagraniem sobie oglądałem fajne trollowanko bezimiennego na TS-ie. U trolka chyba. Nie, trolek nagrywa. Kurde, nie mogę się poruszać. On nagrywa, jak bezimienny dzwoni do kogoś, albo jakakolwiek osoba z gier dzwoni. O, jesteśmy na drzewie. Ale u jakiegoś typa tam oglądałem to. No i dobra. Tu mamy wejście do groty i do przejścia do górniczej kolonii. Kolonii górniczej, tak. Dobra, a więc to chyba było na tyle z tej gry. Link do tej gry będziecie mieli w opisie tego filmu. Ja się tymczasem z wami żegnam. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie mój kanał. No, pobierajcie tą grę, jeśli chcecie, jeśli nie, to nie pobierajcie. Ja was nie zmuszam oczywiście. Więc to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Na razie, cześć. Narka!